Stefan Marszałek napisał kolejną książkę o losach pierwszych mieszkańców powojennych Polic. Premiera trzeciej części Oni byli pierwsi odbyła się 8 marca. W tej chwili jest trzecia edycja tej książki. Trzecia edycja, proszę Państwa, ludzi, pionierów, którzy są tam ujęci, którzy opisują swoje pierwsze dni życia, może pierwsze dni, które spostrzegali te Police, które były zupełnie inne, a przybyli tu z różnych stron. W uroczystości udział wzięło ponad 200 pionierów. Historię życia wielu z nich Stefan Marszałek opisał w swoich książkach. Wspomnienia pierwszych mieszkańców powojennych Polic gromadzi od wielu lat. Przyjeżdżając tutaj, pionierzy mogli liczyć tylko na pomoc ludzi dobrej woli i szczęścia. Wspominając tamten czas, mówią o wielkiej solidarności wśród przybyłych, wśród sąsiadów. Priorytetem było zachowanie, które mówiło, że nieważne jest, co może zrobić dla siebie, lecz to, co może zrobić dla budującej się polskiej społeczności. Takich nietuzinkowych historii w książkach Stefana Marszałka jest bardzo dużo. Wszystkie trzy wydania spotkały się z dużą aprobatą społeczną. To bezcenne wspomnienia ludzi, których z roku na rok jest niestety coraz mniej. Mąż mój objął ośrodek zdrowia, leczył tu wszystkich, nie tylko w Policach, ale w Szczecinie, tu wszystkie okolice, które były bez samochodu, bez żadnego transportu. Ale nigdy nie odmówił nikomu wizyty domowej. Trzecia książka Oni byli pierwsi utrzymana jest w podobnym charakterze do poprzednich. Bogato ilustrowane historie opisują losy miasta odradzającego się z gruzów i losy pionierów, którzy zjeżdżają na zachód z całego kraju do swojej ziemi obiecanej, jak wówczas nazywano ten kierunek Polski. Widziałem całą tą te dzieje Polic, jak się rozwijały, jak powstawał zakłady chemiczne. Napływali nowi ludzie. Ja też się nie znajduję teraz dobrze, nie znam ludzi. Police to są zupełnie inne. Publikacja jest kolejną edycją wspomnień pierwszych mieszkańców ziemi polickiej. To historia tych, którzy po II wojnie światowej daleko od rodzinnych stron, niepewni jutra, budowali swój nowy dom. Skończyłem 90 lat. Wśród obecnych na sali panowało przekonanie, że książki Stefana Marszałka powinny znaleźć się w każdym domu, tak by miało do nich dostęp najmłodsze pokolenie mieszkańców. Żeby te książki zostały wydane nie dla nas, bo my te książki mamy, ale dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Bo o Policach my wiemy bardzo dużo z naszych młodszych lat, a nasze dzieci tego po prostu nie wiedzą. Bo które dziecko będzie wiedziało, że my, dzieci urodzone po wojnie, najlepiej bawiliśmy się na tak zwanych skałkach. Bawiliśmy się na gruzach zbombardowanych Polic. Po nas przyjdą wnuki, już nie będą wiedzieć tego, co ja opowiadałem dzieciom. Natomiast prawnuki nie będą wiedzieć w ogóle. Ale jeśli dostanie książka, to na pewno ją do ręki wezmą. Książkę nakładem 500 egzemplarzy wydał i sfinansował powiat policki. Wsparcia udzieliła gmina Police. Postawa młodego Policzanina może być przykładem dla innych i lekcją, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia. Jakub Kryszewski jest uczniem klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 1. W lutym bieżącego roku bez wahania udzielił pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Byłem u dziadków w odwiedzinach i sąsiedzi dziadków, właściwie sąsiadka wbiegła do ich mieszkania i poprosiła ich szybko o pomoc, ponieważ jej partner zasłabł. Najpierw zszedł dziadek, potem babcia. Kiedy ja przyszedłem za nimi, to ten człowiek już leżał na ziemi, już go zdjęli z kanapy. Okazało się, że dostał zawału. Prawdopodobnie to był zawał, sam do końca nie wiem. Ale w każdym razie, kiedy zobaczyłem, że potrzebuje pomocy, że nie oddycha, mój dziadek poprosił mnie, żebym pomógł właściwie rozpocząć te czynności reanimacyjne, ponieważ z powodów zdrowotnych on po prostu nie dałby rady fizycznie. I zacząłem robić masaż serca, 30 uciśnięć, potem 2 wdechy. O Jakubie wychowawczyni Dorota Zagórska-Maryś mówi w samych superlatywach. Podkreśla, że 15-latek jest dojrzały jak na swój wiek. Dodatkowo jest bardzo aktywny, uprawia sport i angażuje się społecznie.
To jest, myślę, właśnie w tym wszystkim najcenniejsze i godne naśladowania, godne pokazywania, propagowania, że nasi młodzi ludzie, którzy są naszą przyszłością, naszą ostoją, no, nie są jakby pokoleniem zmarnowanym, tym typowym komputerowym, telefonicznie zaangażowanym, tylko właśnie mają to, co chcemy w nich zaszczepić. Myślę, że takie postawy, takie sytuacje należy nagłaśniać, należy pokazywać. Jakub podkreśla, że postępowania w takich sytuacjach nauczył się w szkole. Szkolenia z pierwszej pomocy organizowane są dla uczniów, ale także dla nauczycieli. W poprzednich latach szkoła obok 350 w całym województwie zrealizowała program Błękitny Patrol, dwukrotnie zwyciężając w finale. To się nigdy wcześniej żadnej szkole nie udało, z czego oczywiście jestem bardzo dumny, więc jakby kontynuując tradycję, dbamy o to, żeby takie szkolenia odbywały się każdego roku. W tym roku w naszym budynku, w naszej szkole, takie szkolenie odbędzie się w kwietniu. Przypadek dzielnego Kuby nie jest odosobniony. Kilka lat temu młodszy uczeń SP1 uratował przed śmiercią swoją mamę. Udzielił pomocy osobie, która uległa zatruciem tlenkiem węgla. Wiedział, jak ma zareagować, wiedział, że musi tą osobę oddalić od miejsca zagrożenia, usunąć z miejsca zagrożenia i wezwał pogotowie. Za bohaterski czyn Jakuba Kryszewskiego wyróżnił burmistrz Władysław Diakun. Podkreślił, iż jest to postawa godna naśladowania i nie każdy znalazłby w sobie odwagę, by ratować drugą osobę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gminy Police oraz byłego gimnazjum nr 3, które po reformie oświaty weszło w struktury szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi. Obecni na sali zgodnie przyznali, że w dorosłym życiu widzieliby Jakuba w działalności społecznej na rzecz mieszkańców. Ten przyznaje jednak, że ma inne plany i swą przyszłość wiąże z armią. Za postawę godną naśladowania burmistrz Władysław Diakun docenił Jakuba i wręczył mu nagrodę. W gminie Police prawie 300 dzieci do trzeciego roku życia objętych jest zorganizowaną opieką publiczną i prywatną. Miejsce dla 120 maluchów zapewnia żłobek miejski przy ulicy Robotniczej. 36 dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat przebywa w przedszkolach publicznych, a prawie 140 w placówkach niepublicznych. To jednak wciąż za mało, dlatego gmina Police szuka rozwiązań, by opieką zorganizowaną objąć jeszcze większą liczbę dzieci. Dzięki rozbudowie przedszkola nr 5, PP nr 8 oraz przekształceniu dawnej filii ósemki w miejsce dla dzieci przedszkolnych, chcemy zwiększyć tam liczbę miejsc dla tych dzieci. Zakładamy, że przy tym naborze tegorocznym wszystkie dzieci, jak mają 2,5 roku, znajdą dla siebie miejsce w grupach najmłodszych w przedszkolach. Też otrzymaliśmy wsparcie na ten program ze środków unijnych na tworzenie tych miejsc dla dzieci najmłodszych. Jest to pokaźna kwota, którą nasz samorząd uzyskał, bo jest to kwota ponad prawie 900 tysięcy. Drugim sposobem na rozszerzenie dostępności do opieki żłobkowej jest zwiększenie dofinansowania do placówek niepublicznych, których w gminie Police jest 8. Obecnie, jeżeli jest żłobek niepubliczny, to na każde dziecko gmina przekazuje 500 zł. A jeżeli jest to dziecko w klubie dziecięcym, 300 zł. Chcemy, żeby od 1 września była to kwota wyższa. Projekt uchwały, którą przygotował burmistrz gminy Police i będzie w najbliższej sesji, zakłada, że żłobek niepubliczny na każde dziecko od września otrzyma 600 zł, a gdy będzie prowadził klub dziecięcy, to będzie kwota o 100 zł mniejsza, a więc 400 zł. Jesteśmy przekonani, że te działania spowodują to, że nam wzrośnie liczba dzieci w tych placówkach, że będzie łatwiejsza dostępność. W ostatnim czasie pod adresem gminy pojawiły się zarzuty, iż ta nie przystąpiła do programu Maluch Plus, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania do tworzenia nowych żłobków lub rozbudowy istniejących. Gmina, ponieważ żłobek ma, który nie zwiększa liczby miejsc, ponieważ jest wykorzystywany w sposób maksymalny, o te środki nie mogła zabiegać. Także gmina, ponieważ nie buduje nowego żłobka, to nie miała podstaw do ubiegania się o te środki. Od 2014 roku ze wspomnianego programu korzysta żłobek niepubliczny Skarb Malucha z siedzibą w Policach i Niekłończycy. Tu na koszt pobytu dziecka składa się opłata stała 350 zł plus wyżywienie 9 zł dziennie. Daje to kwotę około 530 zł miesięcznie, pomniejszoną o dofinansowanie z programu Maluch Plus.
Po obniżeniu kosztów malucha ta opłata za żłobek wyniesie 380 zł przy założeniu 100% frekwencji. Jeżeli frekwencja dziecka jest niższa, za każdy dzień jego nieobecności odejmowana jest stawka żywieniowa. Koszt pobytu dziecka w żłobku miejskim to 340 zł miesięcznie, czyli tylko o około 40 zł mniej niż w placówkach prywatnych. A te, z uwagi na małą liczbę dzieci, oferują wiele korzyści. Uważam osobiście, że praca w mniejszej grupie dzieci zdecydowanie lepiej wpływa na jakość tej pracy i na samopoczucie dziecka. W placówkach mieszczących po 30 dzieci maluszki dzielimy sobie po dwie grupy po to, żeby zajęcia były dla tych dzieci zróżnicowane i dopasowane do ich grupy wiekowej. Uważam osobiście, że jak najbardziej mniejsze placówki lepiej sprawdzają się pod kątem tego typu działalności. W kwietniu rusza nabór do żłobka miejskiego przy ulicy Robotniczej w Policach. Liczba miejsc jest ograniczona. Placówka jest w stanie pomieścić 120 dzieci. 40 maluchów trafia na listę rezerwową. Może warto więc pomyśleć o placówkach niepublicznych, w których nabór trwa przez cały rok. 20 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt edukacyjno-ekologiczny pod nazwą Lekcje Ciepła. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie całej gminy Police. PES przekazuje materiały dydaktyczne w formie broszur, książeczek i scenariuszy lekcyjnych, a także dyplomów, które później dzieci będą otrzymywały po wysłuchaniu takiej lekcji, uczestnictwie w niej, więc wydaje się, że program jest interesująco ciekawy, a jednocześnie pokazuje ciepło jako produkt, którego nie widać, a który jest bardzo ważny. Program realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Uczestniczy w nim około 150 gmin z całej Polski. W ramach lekcji ciepła uczniowie klas pierwszych i drugich poznają zagadnienia związane z racjonalnym wykorzystaniem energii, ochroną środowiska, zdrowym odżywianiem, segregacją odpadów czy aktywnym trybem życia. Robimy to od 5 lat. Do tej pory robiliśmy to na podstawie bajek o czerwonym kapturku, które zostały specjalnie opracowane na potrzeby tej edukacji. W tym roku materiał został wzbogacony o scenariusze lekcyjne, które przekazaliśmy do dyspozycji nauczycielom. Przekazane materiały mają budować wyobraźnię dzieci, pokazując różne sposoby wykorzystania energii. Dzięki eksperymentom i doświadczeniom odkryją proces ogrzewania mieszkań oraz poznają metody, by zatrzymać ciepło w mieszkaniach na dłużej. W scenariuszach znajdą się opisy doświadczeń i eksperymentów, dzięki którym dzieciaki będą mogły poznać metodę krzeszenia ognia, metodą pierwotną, czyli tutaj będą próbowały samodzielnie patyczkiem rozniecić iskrę, trąc o sianko. Cykl zajęć ma budować wśród dzieci świadomość wpływu pojedynczych wyborów na stan naszego środowiska. Projekt realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Policach pod patronatem burmistrza Polic.